To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Tak jak zapowiadałem dzień wcześniej, przystąpię dzisiaj do omówienia zawodów niższej rangi w ramach skoków narciarskich. To jest chyba pierwszy tego typu materiał na moim kanale, ale zaczynamy. Puchar kontynentalny Brotherode, 4 konkursy po 2 dla dziewczyn i dla chłopców. Wygrywa Stefan Hula w pierwszym konkursie przed Schiffnerem, Junshiro Kobayashim, Sanderem Vossenem Eriksenem, Tomaszem Pilchem, Aleksandrem Ziszczołem, Maciejem Kotem, Maksymilianem Steinerem, Lovro Koszem oraz Robinem Pedersenem. W konkursie drugim wygrywa Tomasz Pilch przed Junshiro Kobayashim, Maćkiem Kotem, Markusem Schiffnerem, Sanderem Vossenem Eriksenem, Stefanem Hulą, Peterem Rezingerem, Benedikiem Jakobsenem Hegli, Zniszczołem i Lovro Koszem. Ogólnie rzecz biorąc, występ reprezentantów Polski w Brotherode był bardzo udany. 4 reprezentantów, wszyscy 4 w dziesiątce, a że 7 startowało w Rasznowie, to jednak ten zaciąg z Pucharu Kontynentalnego był w pewnym stopniu zauważalny i naprawdę można powiedzieć troszeczkę starsza gwardia, bo i Hula, i Kot to nie są młodzieniaszki mimo wszystko i Zniszczoł też. To naprawdę występ bardzo dobry. Mówi się o tym, że to jest odpowiednik Engelbergu w Pucharze Kontynentalnym, ale trzeba tutaj podkreślić, że występ bardzo dobry i rok wcześniej na pewno nie było czegoś takiego i tutaj trzeba podkreślić, na ile to jest związek z tym, że utworzono tą wielką kadrę narodową, a na ile tego, że Doleżal i jego współpracownicy coś tutaj pozmieniali w procesach szkoleniowych. Trudno to do końca powiedzieć, ale na pewno jest o 2 klasy lepiej niż rok wcześniej, bo rok wcześniej naprawdę i w Pucharze Kontynentalnym też to nie wyglądało zbyt dobrze. To nie tylko chodzi o ten osławiony konkurs w Zakopanem, gdzie mało kto był w stanie przemknąć oprócz tej topowej trójki kwalifikacje. Teraz to wygląda znacznie lepiej. Ja mam świadomość tego, że tutaj brakowało troszeczkę zawodników, chociażby z takiego bardziej prozaicznego powodu, że nie było Trofimowa, Maksymowskiego, którzy tam jakieś punkty mogliby zdobyć. No i co najważniejsze, zaciąg drugiego składu austriackiego z Pucharu Kontynentalnego był zauważalny, czyli cała drużyna mistrzów świata juniorów z Lahti, do tego jeszcze Vergeter, który tam nie startował i tak jest przecież bardzo obiecującym juniorem, plus Volkenan, który został zaciągnięty nieco wcześniej, ale to było całkowicie zrozumiane, no i Fettner, a mimo to też Austriacy tutaj nie odstawali, chociażby Peter Rezinger na 7 miejscu w drugim konkursie, ale tak jak mówię, jest to bardzo, bardzo dobry występ, jeśli chodzi o reprezentantów Polski i jeśli chodzi o kwoty startowe na następny period w Pucharze Świata, no to oczywiście tutaj Austriacy mieli już tydzień wcześniej zaklepane to miejsce. Ostatecznie najlepszy w klasyfikacji tego periodu był Schiffner. Dla Słoweńców miejsce zapewnił Ceneprous. Tutaj jeszcze chyba matematyczna możliwość była, ale no to trzeba było, żeby tutaj Aleksander Zniszczoł ustrzelił 2 konkursy, czy raczej to chyba Robin Pedersen miał ustrzelić te 2 konkursy, bo miałby możliwość wypchnięcia Słoweńców, czy też Cenę po prostu za podium. No i Japonia tutaj mogło się jeszcze troszeczkę zmienić, ale jednak Junshiro 140 punktów podczas tego weekendu i tak naprawdę zamknął jakąkolwiek dyskusję o to dodatkowe miejsce startowe. Japończycy dostają dodatkowe miejsce startowe i być może jednak w końcu nabiją to znowu 6 miejsc, które im przysługiwało już od dosłownie paru lat. Jednak to, że stracili to w trakcie sezonu, to było pewne zaskoczenie. A wśród zawodników z prawem startu w Pucharze Świata mamy okazję przywitać kogoś nowego, czyli Francesco Cecconi. Jeśli chodzi o panie, to wygrywa Hanna Wigele przed Paulinę Hessler, Julią Milbacher, Jernią Repnicz-Supancic, Aleksandrą Barencewą, Kseniu Kablukową, Fridą Berger, Mają Wtić, Astrid Norstedt i Niką Preutz. Jeśli chodzi o konkurs drugi, to znowu Hanna Wigele przed Kseniu Kablukową, Jernią Repnicz-Supancic, Julią Milbacher, Niką Preutz, Aleksandrą Barencewą, Astrid Norstedt, Niką Wetrich, Michelle Gebel oraz Mają Wtić. Widać, że Austriacy tutaj w tej części rywalizacji też pokazują. Oczywiście to nie jest taka rywalizacja jak na przykład w Fiskapie, do której zaraz przejdę, bo to jest coś pięknego, aż przypomniały się czasy pointnerowskie. Ale Hanna Wigele z dość wyraźną przewagą wygrywała, ustrzeliła dublet, bardzo dobre występy Rosjanek. Oczywiście zwraca tutaj uwagę Nika Preutz. Mówiłem, że to jest wielki talent, może się paliła na treningach, czy raczej w samych zawodach, bo na treningach często Nika Preutz wymiatała. Ale jednak 5. miejsce w Pucharze Kontynentalnym, rocznik 2005, ona ma jeszcze czas, ale już wydaje się, że na upartego mogłaby trafić do reprezentacji, jak gdyby była kwota krajowa ewentualnie, no to ona mogłaby na pewno wystartować, nie byłoby wstydu, tym bardziej, że przynajmniej patrząc po jej skokach podczas Fiskapu w Szczyrku, ona już technicznie jest jak najbardziej gotowa na Puchar Świata. I jeszcze moja prywatna taka uwaga, Astrid Norstedt, bardzo mnie cieszy, że Astrid Norstedt, też Frida Westman, one faktycznie są i powodują, że te skoki szwedzkie cały czas są.
Astrid Norstedt parę razy wpadły punkty Pucharu Świata, czy ogólnie też letniej Grand Prix. Wiadomo, że czasami ta obsada była bardzo słaba, zwłaszcza w LGP, ale jednak to, że są te dwie zawodniczki, zwłaszcza Astrid Norstedt, która przecież nie jest jakąś wiekową zawodniczką, raczej cały czas łapie się do tego grona potencjalnych kandydatek na zawodniczki na drugą dziesiątkę, może i przy odpowiednim rozwoju nawet na pierwszą dziesiątkę, może nie na taką gwiazdę pokroju Takanashi czy Lundby, ale jednak szwedzkie skoki narciarskie cały czas istnieją, ale tak naprawdę tylko dzięki kobietom, bo jeśli chodzi o męskie skoki, to one zakończyły się wraz z mistrzostwami świata Falun, bo od tego momentu żaden Szwed nie zdobył punktu chociażby FIS Cupu, a ostatni raz Szwedzi zaprezentowali się w większej ilości niż jeden albo dwóch podczas FIS Cupu Falun w 2018 roku, gdzie trzech z czterech startujących przegrało z 13-letnim wówczas Danielem Wasiliewem. A trzeba pamiętać, że historia szwedzkich skoków to nie jest tylko i wyłącznie sam Jan Boklew, ale też Mikael Martinsson, Stefan Talberg, Per Inge Talberg. Czy jeśli chodzi o czasy międzywojenne, zwłaszcza lata 30, no to Sven Selanger, trzykrotny brązowy medalista mistrzostw świata, a do tego wicemistrz olimpijski z 36 roku, który przegrał tylko i wyłącznie z wielkim Birgerem Rudem. Ale mimo pewnych informacji o tym, że Andreas Arendt ma tam rozkręcić w pewnym sensie męskie skoki narciarskie, no to niewiele wskazuje na to, że Szwedzi powrócą do jakiejkolwiek obecności w skokach narciarskich, jeśli chodzi o właśnie męskie skoki narciarskie. I pewnie dla niektórych to będzie gwóźdź programu. Przechodzimy do FIS Cupu w Villach. Wygrywa Maximilian Ortner przed Francisco Mertem, Stefanem Huberem, Clemensen Aignerem, Miką Schwanem, Julianem Winnereuterem, Maximilianem Linerem, Jani Reisenauerem, Hannesem Landererem oraz Aleksandrem Barzenowym, który uratował honor reszty świata. Na 23. miejscu Szymon Zapotoczny, na 25. Wiktor Pękala, 29. Stanisław Ciszek, 29. Karol Niemczyk i na 36. miejscu Krzysztof Kieta. Konkurs drugi, tutaj reszta świata poradziła sobie odrobinkę lepiej. Wygrywa Ortner przed Mertem, Schwanem, Aignerem, Huberem, Claudio Haas, reprezentant Niemiec na miejscu 6. Na 7. miejscu Jani Reisenauer, na 8. Julian Winnereuter. Na 9. miejscu znów Hannes Landerer i po raz kolejny na 10. miejscu Aleksandr Barzenow. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, 24. Karol Niemczyk, 29. Szymon Zapotoczny, który prezentował się podczas tego FIS Cupu naprawdę przyzwoicie, co najmniej przyzwoicie. 35. Wiktor Pękala, 38. Krzysztof Kieta i 40. Stanisław Ciszek. No naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Tym bardziej, że doszło do zaciągnięcia zawodników z Alpen Cupu, tak można powiedzieć, bo to jest system naczyń połączonych, czyli zaciągnięci zostali zawodnicy z Pucharu Kontynentalnego do Pucharu Świata, z FIS Cupu do Pucharu Kontynentalnego i z Alpen Cupu do FIS Cupu, chociaż tutaj to jest może trochę za dużo powiedziane, bo i Huber, i Ortner, i Mert to są jednak zawodnicy, czy też Mika Schwan, którzy po prostu na poziomie FIS Cupu dużo startowali, ale tutaj jednak to dopchnięcie, jeśli chodzi o jeszcze dodatkowych zawodników, naprawdę robi niesamowite wrażenie. Takie rzeczy często miały miejsce za czasów Pointnera, kiedy ta reprezentacja była naprawdę mocna i nie chodzi mi tylko o ten sam czub, do którego dostać się było strasznie, strasznie ciężko, co świetnie obrazuje przypadek Dawida Zaunera z 2010 roku, który nawet nie pojechał na igrzyska, mimo że był, jeśli dobrze pamiętam, 4. i 7. w Zakopanem, a i tak to nie wystarczyło, żeby w ogóle pojechać na imprezę rangi mistrzowskiej, ale chociażby w 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam, było 8 Austriaków w czołowej dziesiątce Pucharu Kontynentalnego. I trzeba pamiętać, że kwoty startowe w tamtych czasach były podobne. Nieco większa, jednak podobne. I tak naprawdę zawodników z czołówki Pucharu Kontynentalnego, tych wszystkich Austriaków, którzy byli też w drugiej dziesiątce, nie dałoby się razem upchnąć w jednym konkursie. No chyba, że z kwotą krajową. A po prostu była tak silna konkurencja i ten poziom był tak wysoki, że ci zawodnicy nie byli w stanie się przebić, czy chociaż na dłużej zatrzymać w Pucharze Świata, bo po prostu rywalizacja w austriackiej kadrze była tak potworna i jest w pewnym sensie niewykluczone, że za kilka lat Austriacy, kiedy cała ta dość młoda mimo wszystko mniej lub bardziej kadra zgraja Austriaków będzie się dobijała do Pucharu Świata, bo jest to bardzo prawdopodobne i nie zdziwię się, jeżeli za 5-6 lat Austriacy mogą znowu osiągnąć coś, co można nazwać supremacją, bo w pewnym momencie, jeśli chodzi o Austriaków, chociażby w roku 2011, to była supremacja. I jeśli chodzi o panie, to tutaj wszyscy zadowoleni, startowało tylko 17 zawodniczek, więc wszystkie zdobyły albo odnowiły prawo startu w Pucharze Kontynentalnym. Wygrywa Tinkara Komar przed Lią Beme, Katriną Elmauer, Stepanką Ptaczkową, Sarą Schuler,
Zdenką Pesatową, Jeriką Jesenko, Weroniką Jęcową, Niką Krasowicz i Magdaleną Burger. Konkurs drugi wygrywa Stepanka Ptaczkowa przed Sarą Schuler, Tinkarą Komar, Katariną Elmauer, Lią Weme, Magdaleną Burger, Zdenką Pesatową, Weroniką Jęcową, Niką Krasowicz oraz Sophie Kadbauer. Ze względu na bardzo małą liczbę uczestniczek nie podejmę się oceny tych zawodów. Alpen Cup w Ramsau, pierwsze miejsce Markus Miller, dalej Jonas Szuste, Ty Eckart, Simon Spiewok, Julian Schmidt, Rok Oblak, Micha Lipowsek, Rocznik, Matić Chladnik, Dominik Kulmicer i Gorazd Zawrsnik. W konkursie drugim triumfuje Jonas Schuster, dalej Markus Miller, Julian Schmidt, mamy austriackie tutaj podium. A na czwartym miejscu kolejny Austriak Eliasz Kogler, dalej Tias Grilcz, Rok Oblak, Lukas Wakolbinger, Dominik Kulmicer, Simon Spiewok i na dziesiątym miejscu Matić Chladnik. Można powiedzieć, że w starym dobrym Alpen Cup bez zmian dominuje kondominium słoweńsko-austriackie i tutaj wyłamał się tylko Simon Spiewok, który reprezentuje Niemców. W drugiej dziesiątce też Niemcy się pojawiali, ale tak poza tym to Szwajcarzy, Francuzi pojawili się dopiero gdzieś od trzeciej dziesiątki i najlepiej mimo wszystko z reszty towarzystwa spisywali się Enzo Milesi oraz Janik Wasser, który mimo tego, że skacze mimo wszystko całkiem przyzwoicie, to nie został zabrany na Mistrzostwa Świata Juniorów, a przypominam jeszcze raz, że Szwajcarzy wysłali na ten czempionat tylko Dominika Petera i Olana Lacroix. I na koniec odniosę się do pewnej dyskusji, która pojawiła się na skijumping.pl, oczywiście nie pod dedykowanym artykułem, tylko po prostu powstała taka dyskusja. Ile drużyn może wystartować na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie w konkursie drużynowym? I tam szacunki były od 12-11 reprezentacji do nawet 18 i bardzo chętnie bym z wami podyskutował w komentarzach odnośnie tego, ile tych reprezentacji może realnie wystartować. I zaznaczam tutaj, że na 90% oczywiście z niepotwierdzonych źródeł Francja nie wystartuje w ogóle na Mistrzostwach Świata, co jest bardzo dziwne, bo nie będzie problemu ze złożeniem reprezentacji, a Francuzki są w bardzo dobrej formie i spokojnie w mikście mogłyby zająć 8 miejsce razem z Fobertem i chociażby Babim. A jeśli chodzi o reprezentacje, których jestem najbardziej przekonany do startu, no to Kazachowie, ponieważ oni na pewno wystartują, nie ma mowy. 2 lata temu ich zaplecze prezentowało jeszcze o wiele niższy poziom, i mimo tego zaciągnięto Dewiatkina, Safonowa, Dursunżanowa i jeszcze tam kogoś, kogo nawet nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. Czesi przygotowują się stricte pod Mistrzostwa Świata, więc muszą wystartować. Włosi jest bardzo prawdopodobne, że wystartują. USA już raz było w konkursie drużynowym, więc wydaje się, że tutaj spokojnie złożą sobie reprezentację, nie będzie z tym większych problemów. Jeśli chodzi o Rumunię, gdyby był to konkurs na obiekcie normalnym, byłby przekonany co najmniej w 90%, że wystartują, ale na obiekcie dużym jestem raczej dość spokojny, że wystartują, ale jakoś bardzo się nie dziwię, jeżeli wystawią tylko w mikście, bo ile Kaczyna, Mitrofan nie powinni mieć większych problemów ze skakaniem na obiekcie dużym, to możliwe, że tego czwartego znaleźć byłoby dość ciężko, żeby z takim czystym sumieniem puścić go na obiekt duży, ale jednak 80% na to, że Rumunii też wystawią swoją drużynę do rywalizacji. Jeśli chodzi o Turcję, to chodzą różne słuchy, że oni też mogą wystawić drużynę. Chin nie biorę pod uwagę, chociaż ten kraj też się pojawił, bo tak naprawdę oni nigdzie nie startowali. Kobiety się gdzieś tam pojawiały w fiskapach w poprzednim sezonie, ale teraz no jestem bardzo sceptycznie do tego nastawiony. I takie jeszcze dwie kandydatury, które rozważam, to jest Estonia i Ukraina. I chodzi o to, że te reprezentacje spokojnie mogą sobie złożyć drużynę. Tutaj raczej nie byłoby większych problemów, bo Estonia może sobie dociągnąć Markusa Kagu i Markusa Altera, a Ukraina oprócz oczywiście Kaliniczenki i Marusiaka może dociągnąć sobie Andrija Waskula i chociażby Antona Korczuka. Ale czy to będzie miało miejsce, czy te no niezbyt mimo wszystko majętne reprezentacje, czy też związki pokuszą się o to, żeby wysłać tam całą reprezentację. Nie jestem do końca przekonany, na 70% nie będzie tutaj ani jednej drużyny, na jakieś 20% będzie jedna, a 10% na to, że zarówno Estonia, jak i Ukraina wystawią składy na drużynówki. O Kanadzie tutaj nie mówię, bo ile jest
Boyd Kraus, który ma bardzo dobry sezon, to jednak dociągnięcie tego trzeciego, nie mówiąc o czwartym zawodniku do drużynówki, jest praktycznie niewykonalne. I o ile drużynówka męska wygląda słabo, to drużynówka, jeśli chodzi o mixed, no to wygląda całkiem sensownie skład z Boyd Krausem, a Kanadyjki też skaczą na w miarę przyzwoitym poziomie, więc ostatni raczej nie będą spokojnie sobie powinni poradzić z Rumunami chociażby. I po tej troszeczkę może i pobieżnej analizie wyszło mi, że powinno wystartować 14 reprezentacji. Byłby to bardzo, bardzo dobry wynik jak na obecne realia. Nie zdziwię się, jeżeli będzie ich na przykład 12 albo 11, czyli taki negatywny scenariusz też biorę jak najbardziej pod uwagę. Nie byłby to scenariusz szokujący, ale ostatecznie wychodzi mi, tak jak mówię, 14 reprezentacji w konkursie drużynowym mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie i jestem bardzo ciekaw, ile ewentualnie wy typowalibyście reprezentacji do konkursu drużynowego w Oberstdorfie. To tyle. Do usłyszenia.